Witajcie w trzeciej świątyni, tutaj w The Legend of Zelda Skyward Sword. W kopalniach pustyni Lanayru, czyli ogólnie można powiedzieć, że jesteśmy w piaskowej świątyni. Przyznam, że nie jestem największym fanem tej świątyni. Ma fajne pomysły. Fajnie wygląda w niektórych miejscach. Ale ma na przykład wkurzające skorpiony tutaj, chociaż to nie jest największy problem. Po prostu nie za dobrze mi wychodzi ta świątynia. Często mogę mieć problemy i zawsze trochę mam stracha, że pójdzie nie tak. Coś może pójść nie tak podczas grania w tą świątynię i że długo często będę umierał, że potrwa to dłużej niż powinno i tak dalej, i tak dalej. Czyli podobnie jak wodna świątynia w Ocarina of Time. Nie wierzę, że to się właśnie udało. Tak, z paniką próbowałem jakoś ratować te bomby. No raz, czy w ogóle opłaca się tu wrzucić te bomby? No kurczę, sam nie wiem. Ale spróbujmy jakoś sobie poradzić w tej świątyni. No nie wierzę, same bzdury tu. Nawet się nie opłacało kompletnie tutaj wejść. Nie dają mi nawet żadnych przedmiotów. Ech, no dobra. Tu mamy zamknięte, musimy... chyba damy radę tam się dostać. Tylko co z tym gościem zrobić? Pomocy. Oczywiście, że poturlało się dalej, co? Nie zadam mu żadnych obrażeń? Tak, oczywiście, że nie zadam mu żadnych obrażeń. To byłoby przecież zbyt piękne. Ale już po nim. Co prawda, przydałoby mi się troszeczkę, więc... O, czy w ogóle dam radę? Dam radę? Dałem radę. Chciałem powiedzieć, że przydałoby mi się trochę więcej bomb, ale nie ma na co narzekać, skoro... udało mi się jakoś przejść dalej. No widzicie, już się tak niezręcznie... popisuje. Już na samym początku, w pierwszym pokoju, więc chyba będę miał duże problemy w tej świątyni. No ale postaram się, żeby wszystko było dobrze. I rzeczywiście tutaj wszędzie są te roboty. Nie tylko na drzwiach, ale też tutaj właśnie na tych belkach, czy co to jest. Zaraz wam pokażę bliżej, jeżeli jeszcze nie zwróciliście na to uwagę. Tu, patrzcie. Tu. Te roboty są wszędzie, prawda? Przydałby mi się klucz, bo pewnie będę potrzebował dużo kluczy, ale 20 rupii też jest dobrze. Będę mógł sobie trochę kupić... Ale serca by się przydały jeszcze bardziej. Jeszcze jedno i będę miał full. O, 666. Mamy szatana. No, to lepiej wziąć jeszcze jeden rupi, żeby nie było aż tak tragicznie. Ciebie to... Najpierw te skorpiony załatwię. One wyglądają obrzydliwie swoją drogą. Te skorpiony. Takie jedno oko i w ogóle wyglądają jak pająki z daleka. Czyli nie najlepiej. Skoro już tutaj mam możliwość rzucania bomb... To chyba tak załatwię to. Pup! Jak taka ryba. Czy mogę to serce zdobyć za pomocą mojego... Beetle'a? Chyba tak, ale spróbuję teraz biegiem. Bo i tak przecież muszę tam iść, prawda? Jeżeli to serce jeszcze wytrzyma, to może dam radę je zdjąć. No to szybko! No i pełne życie. Wiecie co? Pod koniec tego dungeona, kiedy go zaliczymy, to będziemy mieli 10 serc. To znaczy, że pierwszy z rządek z dwóch będzie zaliczony. Będziemy mieli połowę serc niedługo. Zabawna sprawa. No ale cóż, tak to jest właśnie, kiedy w pierwszym etapie gry, kiedy już się zaczyna, ma się 6 serc. To 3 serca już odliczone z tych, które można zebrać, prawda? O nie. Hydry. Muszę... zrobić to. Tylko tym atakiem mogę je zniszczyć, bo wszystkie głowy muszą być naraz odcięte. Albo bardzo szybko po sobie. Nie zrzucaj mnie, nie bądź tak bezczelny. Jak to możliwe, że ta głowa nie odpada? Wiem, jak się czuł pod Bipięta. Ja teraz mam możliwość ścinania 3 głów od jednego cięcia, ale mi to nie wychodzi. Ach,
Chwila, czekaj. Wiecie, co spróbuję? Ach, nie tak. Może to wykręci nieco bardziej? I będzie to trwało wieki, prawda? Jest! No właśnie, tak. Poczekać, aż ustawi się w ten sposób, że jedno cięcie wystarczy. Ten jeszcze nie przejdę. Tam też nie, bo potrzebuję klucza. No, czyli trochę backtrackingu będzie w tej świątyni jednak. No, ale to jeszcze nie oznacza problemu. Niesamowite. Całe życie, które miałem, już zostało zabrane. Ale dają mi trochę też bomb. To dobrze, bo nie widzę tutaj żadnych kwiatów bombowych, które mogłyby mi jakoś pomóc w dostaniu nowej porcji bomb. A bomby jeszcze będą mi potrzebne, więc... No wiecie. Tak powinno wystarczyć. Jak dobrze, że mogę wbiegać pionowo po ścianie, prawda? Przynajmniej troszeczkę. A, i od razu przechodzimy do drugiego etapu świątyni. No, i tak naprawdę już tutaj... Mogę powiedzieć, że jesteśmy w pokoju, który prowadzi bezpośrednio do bossa. Spójrzmy na mapę. Tutaj jest pokój z bossem. Ale ta świątynia po prostu ma tyle dróg i te pokoje są takie ogromne. Drogi, które idą tu i tu i tu i tu. Wszystkie miejsca. Że to może okazać się trochę problematyczne, rzeczywiście. Niby mało jest pokoi. Szybko można dostać się do głównego pokoju, do ostatniego pokoju, ale no, trzeba też do innych pokojów tak na boki cały czas łazić. Dużo kręcenia się jak w labiryncie. Ogólnie jak mówiłem, z konceptu tego, co ten poziom sobie przedstawia, optycznie i tak dalej, te pomysły gameplayowe, które tutaj są, podoba mi się bardzo, ale przeciwnicy i to, jak ja sobie radzę w tej świątyni, to nie jest moją ulubioną czynnością w Skyward Sword. Są też inne świątynie, które o wiele przyjemniej mi się gra. Nawet jeżeli doceniam to wszystko z cofaniem czasu i tak dalej, no bo oczywiście w tej świątyni też będą kamienie czasu. Nawet jeżeli doceniam to pomysły i to, jak zostały wykorzystane i w których miejscach przede wszystkim zostały wykorzystane, i powiedziałbym szczerze, z ręką na sercu, że to jest bardzo dobra świątynia, to jednak osobiste problemy mam z nią. Co sprawia, że jest jedną z moich mniej lubianych świątyń i zawsze się cieszę, kiedy mogę ukończyć tą świątynię, kiedy już jestem przy bosie. Albo już nawet po bosie. Bo fabularnie lubię to, co się tu dzieje. Dobra robota, Link. Znaczy Gerwant, znaczy Lingard. Świetnie. Dobra, no to co ja teraz z tobą zrobię, Link? Po prostu wystarczy, jak tak zeskoczysz, nie? Albo po drabinie. No, też może być. Nie przesadzać po prostu, nie popisywać się. Ale teraz, kiedy mamy kluczyki, jeden kluczyk, możemy wrócić się, żeby otworzyć te jedne drzwi, do których potrzebowaliśmy małego klucza. Szczerze mówiąc, nawet musimy, bo nie ma żadnej innej drogi aktualnie dla nas. Trochę liniowo to aktualnie jest. No i w świątyniach tak to jest przecież, nie? Czasem mamy możliwości wyboru, w którą drogą pójść najpierw i tak dalej, co zbadać najpierw. Ale zazwyczaj dostajemy tutaj jeden klucz, żeby otworzyć drogę do następnego i tak dalej, i tak dalej. Także rzadko się zdarza, że mamy więcej kluczy niż jeden. To też jakiś robot, prawda? I patrzcie. Z tymi rybami jest pewien problem. Nie można im zadać żadnych obrażeń, kiedy jesteśmy... No, kiedy one są tak z kolcami. Można im zadać obrażenia dopiero, kiedy są... w swojej zwykłej, okrągłej formie i wybuchają one. Są to strasznie upierdliwi przeciwnicy, którzy szybko się respawnują. Ojej. To boli, tak. Chciałem tylko sprawdzić. Gdybym go jednak walnął o ścianę w tej formie, to i tak by wybuchnął. Mógłbym spróbować. Ale nie, poczekam, aż się zmieni. Ile jeszcze będziesz w tej swojej grubej formie, chłopie? Nie wierzę. Że też nie możesz robić lepszych zakrętów, mój drogi. No. Swoją drogą, co robi ryba poza wodą?
To jest dobre pytanie, czyż nie? A, skorpiony! To wygląda trochę elficko tak dla mnie. Z władcą pierścieniową. No kojarzy mi się z władcą pierścieni, powiedzmy. Trochę elfowe, a trochę jak korzenie drzewa Gondoru, nie? Zawsze muszę mówić o władcy pierścieni. Wybaczcie, jestem trochę nerdem tej serii. Czy to książki, gry, filmy. Wszystko, co ma do czynienia z władcą pierścieni, jest przeze mnie pochłaniane. No ale tak samo jak z moimi ulubionymi seriami gier, prawda? Zelda, Tales of, Kingdom Hearts. Co ja teraz z tym zrobię? A, tam jest bomba. Okej. Okay. Tu ci mam. No i właśnie seria Ace Attorney, o niej zapomniałem jeszcze wspomnieć. Nawet jeżeli ona jest na pierwszym miejscu zawsze. Wszystko, co ma z tym do czynienia, to zawsze pochłaniam. Niesamowicie. Chociaż zawsze mówię, że to moja czwórka ulubionych serii gier. Doprawda była przez bardzo długi czas i nadal są to serie, które są dla mnie bardzo ważne i ulubione, ale po prostu doszło jeszcze o wiele więcej nowych serii ostatnio, w ciągu ostatnich lat, które mógłbym wymienić w tym samym ciągu. Że nie mam, nie że mam tylko cztery ulubione serie, które są sobie równe, tylko teraz byłoby ich pewnie z 10 albo więcej. Na przykład w tym roku doszła seria Yakuzy, którą bardzo polubiłem. Serię gier Yakuza. Musiałbym jakoś... Co jest ten... Nie, po prostu... Wykorzystam teraz, stojąc na tym od razu funkcję. Bo to jest kamień czasu. No, wygląda o wiele ładniej, bo jest to jeden z tych okrągłych, prawda? I właśnie o tym mówię. W tej świątyni mamy pewne pokoje, w których można zmieniać właśnie czas. I wtedy robi się strasznie mechaniczne. I to jest to, co w twojej świątyni uwielbiam. Te momenty... kocham. Gdyby ta świątynia się tylko składała z tych momentów, tych takich mechanicznych, to mogłaby to być jedna z moich ulubionych świątyń. Ale te momenty, kiedy jesteśmy w piasku i tak dalej, no to nie jest najlepsze. To mi się nie najbardziej podoba. Gdy jest mechanicznie, to jest świetnie, gdy jesteśmy w tej fabryce i tak dalej. Ale kiedy jesteśmy jednak w teraźniejszości, a nie w przeszłości, no to wtedy jest to bardziej upierdliwe i trochę mnie wkurza. Okej, zabawna rzecz. Te roboty przywróciły się teraz też do życia, oczywiście. I są to przeciwnicy, których już w sumie... znamy z serii The Legend of Zelda. Tylko w innych częściach serii można byłoby ich pokonać za pomocą bomby, na przykład w Ocarina of Time. To są te cyklopy, ci jednoocy, którzy strzelają laserami. Tutaj musimy zrobić... O, ja nie wierzę. A ta fabryka nie zawsze jest taka najlepsza. Ma też swoje problemy. Niebezpiecznie tu jest na przykład. I te roboty wszędzie, to takie maskotki też zarazem są. Ciekawe, czy spotkamy jakieś roboty w tej świątyni, Ale tutaj w Skyward Sword pokonuje się ich bardziej za pomocą, że trzeba ściąć ich, żeby byli na twoim poziomie i wtedy wbić nóż w oko. To jest to... Nie mogę doskoczyć tak daleko. To jest najlepszy sposób ich pokonania, chociaż można by jeszcze kombinować i tak dalej, ale nie. Doszlibyście do wniosku, że jest tylko jeden sposób ich pokonania. Teraz, kiedy mamy przełącznik włączony, to możemy tu się zabawić. Niby można by pomyśleć, że staminy nam zabraknie, ale tutaj kwiaty staminy cały czas, czy tam kulki staminy się pojawiają na naszej drodze. Miałem już taki moment, gdzie pomyślałem sobie, że raczej nie dotrę. Trzeba otworzyć najpierw wrota, ale to trochę wygląda jak kasyno, jak wejście do kasyna, czy coś takiego. Albo jakiś tam sklep w Tokio, czy coś takiego. No, skoro przed chwilą była mowa o serii gier Yakuza, to oczywiście Tokio i w ogóle. W tej grze macie... No, pojedyncze miasta Japonii, czy tam pojedyncze części miasta japońskich. Tak jakby miejsce, które tak naprawdę nie istnieje w tym mieście, ale zostało stworzone
na potrzeby gry i jest powiedziane, że jest to część jakieś tam miejsce w Japonii, nie? Na przykład w Tokio albo Osadze i macie tam miasto, które możecie zwiedzać i tak dalej, które jest kompletnie na bazie takiego Tokio, gdzie wszystko się świeci i te sprawy. Właśnie mi się też teraz trochę skojarzyło. O! Te cyklopy są trochę problematyczne niektórymi momentami. Ale jak się z nimi dobrze poradzisz, jak się wczujesz w zabijanie ich, to wtedy możesz być zabójcą potworów. Możesz sobie ładnie poradzić z tym. No i możemy wejść do kasyna. Chociaż to są bardziej klepsydry, prawda? To może po prostu chcę nam powiedzieć, że jest to miejsce, w którym cofa się czas. O, nie. Cześć? Chyba sobie żartujesz, prawda? Tak, to w tym pokoju już się czas kończy. Te kamienie czasu działają zawsze tylko na jeden pokój. Ale tam chciałbym się jeszcze dostać, skoro już jestem tu. Shit! Bardziej skierować się w bok, moi drodzy. Ale poczekajmy, aż to minie. Jest! Bo mi się wydaje, że do tego pokoju już nie wrócimy. A jest to mój tak naprawdę ulubiony pokój w całej świątyni. Tak z designu mi się strasznie podoba to miejsce. Jaki rozmach. No tak, tu jest tylko skrzynka. Ale tylko skrzynka to 20 rupii. Jeżeli tylko skrzynka jest tyle warta, to opłaca się po nią przyjść. No, to teraz możemy już z ręką na sercu pójść dalej. A teraz przejdziemy do pokoju, którego nienawidzę. Jeden z wielu. Bo tutaj za bardzo nie będzie dobrej zabawy, ale za to będzie coś innego. Widzicie, tam na górze jest skrzynka, którą możemy zdobyć. I to jest akurat coś bardzo fajnego. Coś, co może być dla nas bardzo fajne. Ale to za chwilę. Za chwilę zobaczymy, co w tej skrzynce jest. Jeszcze w tym odcinku zdobędziemy item tego dungeona. I może mapę, jeżeli się nam poszczęści. Ale to wszystko zależy od tego, jak miła będzie gra. A widzicie, to na dole są kolce, czyli no z przechodzeniem na, po dolnej stronie tego miejsca jest trochę gorzej. To nie jest aż takie proste. Ale można spróbować. Jeżeli lubicie sprawiać sobie ból. Nawet te skrzynki mają znaki robotów. Wszędzie roboty. To jest tak jak Mario jest maskotką Nintendo, to tutaj te roboty są tej fabryki. Widzę was. I po was. A item dungeonu jest... Gust Bellows. Czyli... no, odkurzacz. Tak, to można nazwać odkurzaczem. I jest to bardzo fajny item z tego, co robi, jeżeli chodzi o pomysł. No bo to... rzeczywiście jest taki jeden wielki odkurzacz. Podobny item był już w... The Legend of Zelda Minish Cap. Po prostu wchłaniamy tutaj... piasek i temu podobne. Itemy chyba też możemy w ten sposób zbierać i dzięki temu możemy dojść do różnych fajnych miejsc właśnie w wnętrzu tej świątyni i też poza świątynią, na przykład tutaj serca i tak dalej, albo też odkryć miejsca, które zakrywają przełączniki lub inne takie rzeczy. No chociaż mnie odkurzacz to bardziej taki wypluwacz powietrza, jeżeli tak można go nazwać. I bardzo lubię ten item z pomysłu i tak dalej, tego co on prezentuje. I jedno wielkie boom. Podejdźmy trochę, to się zrespawnuje. No właśnie, potrzebujemy ich, żeby rozwalić te kamienie, bo nie chcę marnować bomb za bardzo. No nie wierzę, gdzie ja teraz... jak ja się dostanę teraz na górę? Ach, nie cierpię labiryntów. Może lepiej byłoby ich wszystkich zabić? Ach, sam nie wiem. Z drogi! Ale dla mnie to całkiem fajny
item dungeonowy. Jestem fanem tego, kiedy w serii The Legend of Zelda pojawiają się zupełnie nowe, albo... no... takie itemy, które nie występowały zbyt często, a nie zawsze to samo. I właśnie się ucieszyłem, kiedy zobaczyłem za pierwszym razem, że mamy tutaj coś takiego. To było jeszcze zanim grałem w Minish Cap, więc dla mnie było to zupełnie czymś konkretnie nowym. No właśnie, możemy też odkrywać później, jak już mówiłem, większe... kupy... większe kupy piasku, które doprowadzą nas do ciekawszych miejsc. I które na przykład odkryją jakiś przycisk czy coś takiego, albo jakieś przejście. No, będzie zabawnie ogólnie. Ach, jakie to utrapliwe. Tak łatwo tutaj spaść. No to mówiłem, to jest właśnie jedno z tych miejsc, przy których można tracić dużo czasu. Coś, co mogłoby pójść szybko, tak naprawdę nie przechodzi. Ej, spójrzcie! To wygląda jak ten krzyżyk do sterowania, to na czym stoimy. To strasznie mi przypomina teraz krzyżyk do sterowania na... no właśnie, między innymi na kontrolerach konsol Nintendo. Na Wii właśnie na przykład. A te kółka, śrubki... pokazują, czy to mają zastępować strzałki. Ale zabawnie. No mógłbyś wybuchnąć... och... wiesz co... ile jeszcze będziemy się w to bawili? Co to, ciuciu babka? No! Bzdury! Tam na dole jest skrzynka, ale nie wiem, czy opłaca mi się po nią pójść. No bo wiecie, może okazać się trochę... lipnie. Będę musiał jeszcze raz wchodzić. Nie ma tu drabiny, prawda? To musiałem jeszcze raz dookoła skakać, nie. Daruję sobie tą skrzynkę. Chociaż tu będzie skrót. Nie, to jednak pójdę po tą skrzynkę, skoro mam tutaj skrót. Ale... zeskoczę z tej strony. To pójdę od razu dookoła. A nie, że muszę od razu iść dookoła, żeby dostać się do tej skrzynki, tylko wracając po prostu pójdę dookoła. Ale fajnie, że te skorpiony dają mi slajmów. Pióro. No, pióro może się przydać. Pióro nie jest aż tak... często pojawiającym się itemem, więc jak mi dają, to warto brać. No to teraz tylko odpowiednią drogę znaleźć. A nie, czekaj, mogę tędy. Mogę nawet tędy przejść. No czyli nie ma tak naprawdę konkretnych problemów. Z drogi! Pozbędę tych obrzydliwych o nie! Przeciwników. Skakanie na wprost sprawia mi czasem problemy. Nie za bardzo sobie dobrze radzę z kontrolerem na Wii. Szczególnie z nunchakiem. Nunchak mi sprawia czasem problemy. Ale co tam, nie ma co narzekać. Czasem się przyzwyczaję znowu. I serduszko, dokładnie to, czego mi teraz trzeba. Drogi! Ach, jak ja lubię ten item. Jest jeszcze coś, co chciałem powiedzieć, ale kompletnie zapominam cały czas, co chciałem dokładnie powiedzieć na temat tego itemu, ale no, może jeszcze się sobie przypomnę. Chyba co chciałem powiedzieć, że... a właśnie, tutaj można odkryć teraz przejście. Że przypomina trochę lampę Aladyna, tylko że wyrzuca z siebie, a nie zabiera. Można też powiedzieć, można by zrobić to też odwrotnie, że rzeczywiście działa jak odkurzacz, który pochłania wszystko. No ale to bardziej wypluwa, nie wiem, bardziej podobał się ten pomysł twórcom, czy coś takiego. I teraz wróciliśmy do głównego pokoju. Dzięki czemu możemy teraz sobie skrót to otworzyć, a tak, tutaj wcześniej stała skrzynka. Znaczy stoi nadal, a teraz już mam tutaj skrót. Dlaczego nie zawsze chce się wyposażać? Nie wiem. Ale teraz, kiedy mamy ten item, możemy wrócić się i tam, gdzie było przejście, które można było otworzyć klucz... o nie, znowu.
przejście, które można było otworzyć kluczem, teraz no będziemy mogli otworzyć za pomocą przełącznika, który możemy teraz znaleźć dzięki temu, że mamy ten odkurzacz. Będę czasem mówił na to odkurzacz, nawet jeżeli to nie całkiem prawda. Jak się nazywa to urządzenie, które zdmuchuje liście? Które nie zbiera liście jak odkurzacz, tylko je... No, wypluwa powietrze zamiast zbierać powietrze. Wiecie, o co chodzi, prawda? No, ci, którzy w ogrodzie kiedykolwiek pracowali, to może wiedzą, o co chodzi. A ci, którzy nigdy nie mieli ogrodu, to trochę trudniej. Ja miałem kiedyś ogród. Taki mały, co prawda. Taki mały ogród, który nie wyglądał zbyt ładnie, ale można było się nim zajmować i można było coś tam spróbować, żeby coś, cokolwiek tam było. No ale potem, kiedy był pożar u mojego sąsiada, musieliśmy się z tego mieszkania wynosić. No to było mieszkanie tak jakby w wypiwnicy, ale dom był tak zbudowany, że mieszkanie w piwnicy też miało wyjście na zewnątrz. I właśnie tam był taki ogródek mały. Że tam od strony ulicy było to wejście do piwnicy, od strony właśnie drugiej mieliśmy coś takiego jak ogród. I też taki widok na plac zabaw. Zawsze lubiłem sobie żarty robić, że a to jest miejsce, które jest idealne dla pedofila. Może sobie obserwować, jak dzieci bawią się na placu zabaw. No bo to w sumie prawda. Ale ludziom nie podobało się to porównanie. No chyba, że dzielili mój humor. Ale teraz te drzwi mamy otwarte, więc możemy przestać small talk tutaj robić. A nie, kolejny pokój, który sprawia kłopoty. Ale przynajmniej ten pokój jest w miarę fajny. No widzicie, tyle kasy się tutaj zbiera. Ha, ha, ha. To teraz uwaga. O. Nie, 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 nie. Biegł się! No, zawsze tak blisko jest. Dlaczego jest was tutaj tak dużo? No i w nieskończoność możemy się tym bawić. Och, tak lubię to. Szczególnie z designu mi się podoba. Bo niby wygląda trochę tak arabsko, jeżeli chodzi o te uzdobienia i tak dalej. A jednak widać, że jest maszyną, bo no widać się trochę tej technologii, tak jakby tutaj w tym zakończeniu. To jest chyba źródło tej energii, czy coś takiego. Tam, gdzie podłączasz prąd. Do ładowania. Coś w tym stylu. Wiedziałem, że to nie wyjdzie zbyt dobrze, jeżeli będę cały czas omijał tych małych. Wynocha mi stąd! Nagle mam ochotę pograć sobie w Metroid Prime w wersję na Nintendo Wii, gdzie można było tak ładnie celować właśnie do strzelania. To FPS, gra typowy FPS, ale tak dobrze zrobione sterowanie FPS-a na Wii tym kontrolerem ruchowym, że hojojoj. Sterowanie Wiimotem jest dobrze zrobione we wszystkich trzech grach Metroid Prime. No a kiedyś zobaczymy sobie może nawet Let's Play z tej serii. Zanim pojawi się Metroid Prime 4, może chciałbym coś tam nagrać, ale dobra. Tutaj na górze moglibyśmy też bawić się w coś takiego, ale aktualnie to nie za bardzo wychodzi. A, bo muszę najpierw kamień czasu odkryć, rzeczywiście. Który jest po tej stronie. Tak zastanawiałem się, czy tak daleko dostanę się. No i jednak się dostanę, ale... Oj! Nie! Tylko muszę uważać, chciałem powiedzieć. No to teraz, jeszcze raz. Nie wybuchaj, nie wybuchaj, nie wybuchaj, nie, nie, nie. Oj, ja nie mogę. No, kamienie czasu też mogą być ukryte pod takimi piaskami, więc pod tym piaskiem wszystko może zostać ukryte. Na przykład książę Persji, czy coś takiego. Kabum! No i jak zwykle cały piasek znika. Zawsze kiedy cofamy się w czasie, piasek znika. I robi się tutaj
wielka, wielka przepaść. I mamy teraz tutaj nową technologię właśnie czegoś takiego. Kręcenie tych wiatraczków, dzięki którym możemy przenosić platformy albo otwierać drzwi. Właśnie to chciałem wcześniej zrobić, ale wtedy ta technologia nie działała, bo nie było źródła energii. Trzeba było się cofnąć do przeszłości. Wygląda to całkiem fajnie. A nie? I teraz mamy cyklopa, który się potrafi ruszać. No. Systematycznie trzeba do tego podchodzić, przygotować się do każdego cięcia, tak żeby wyszło. I wtedy ci przeciwnicy nie są problemem. Ach, no tak. Dobrze zareagowałem. Tutaj trzeba najpierw odbijać pociski tarczą, a potem, kiedy pojawią się ci mali, odpowiednio według tej linii niebieskiej uderzyć, żeby ich rozwalić. I wtedy po raz jeszcze raz zrobić uderzenie tarczą. No, i po ptokach wtedy jest. Całe pieniążki, które można by zarobić, tutaj padają, ale idzie też. A przy tej platformie iść cały czas razem z nią w bok. Całkiem duży zasięg ma ten odkurzacz, czyż nie? No i tak można dostać się dalej. Ale czy nie było czegoś na górze, co przegapiłem? Co mógłbym zrobić jeszcze teraz? No widzicie, nie podobała mi się forma tego pokoju, kiedy był jeszcze piaskowy, ale teraz, kiedy jest znowu technologiczny, to mi się podoba. Takie małe rzeczy. Tu jest chyba możliwość dostania się do skrzynki, co? To niebieski! Do mnie! Co takiego masz tu dla mnie? Tu jeszcze nie ma mapy, prawda? Nie, to jest nawet mała skrzynka, więc nie powinno być. Może kluczyk? Albo róg. Monster Horn! Można by dlatego zrobić róg dla Boromira. Znowu władca pierścieni. No musicie się o mnie nastawić do tego, że czasem, jak już zacznę robić jakieś nawiązania do władcy pierścieni, albo ogólnie jak zacznę robić nawiązania, to będę przez cały odcinek rzucał tymi nawiązaniami. Teraz czerwony czy niebieski? Niebieski. Za pomocą niebieskiego dostanę się tu. A za pomocą czerwonego dostanę się tam. Prowadź. Czemu ja się tu chciałem dostać? Tak naprawdę chyba do skrzynki po prostu chciałem się tylko dostać. I trochę się zagalopowałem. No cóż. Ach, zawsze przełączam przez pomyłkę. Co tu się wyprawia? Nie na bombę, tylko to. Tylko tak, tak, tak. No. A, wszystko się przełączyło, fajnie. To jeszcze raz. Ale drzwi chyba przynajmniej zostały otwarte. Tak, drzwi są przynajmniej jeszcze otwarte. Jeden plusik. Przy tylu minusach jeden plus. Ogólnie ta platforma jest całkiem zabawna, bo musimy ją najpierw tutaj do siebie jakoś przenieść. Można też tak robić, bo chcemy wejść na nią i dostać się na drugą stronę. Czyli teraz możemy robić to samo, tylko z powrotem. Stamtąd nie mogłem dostać się na skróty do skrzynki, nie? Nie mogłem. Szkoda. Ale co tam narzekać?
I znów całe życie, ja nie wierzę, całkiem dobrze się regeneruje mi życie tutaj, jak widzę. Idzie całkiem dobrze. O, teraz się przygotować na cyklopa. Jak mówiłem, wiele razy już to robicie i wtedy macie to we krwi. Tak samo jak używanie wydmuchiwacza. To wtedy wiecie, gdzie skierować, co z nim zrobić. Ogólnie w Zeldzie jest wiele takich rzeczy, gdzie widzisz coś, uczysz się, dostajesz nowy przedmiot i później po prostu masz to we krwi. Chyba, że zrobisz długą przerwę od gry i wtedy zapomniałeś, jak to działa. Ale tak długo, jak to pamiętasz, to idzie całkiem dobrze. Widziałem dwie hydry. Nie! Nie! Ja pierdziel. Ile jeszcze? Tak też można, tak na szybko po prostu przeciąć te i tu jeszcze przeciąć dwie i później jedno, albo najpierw jedno i później dwie. Ale to nie zawsze działa, to prawie nigdy nie działa. Ale kiedy macie tylko jedną, to wtedy jest o wiele łatwiej w ogóle cokolwiek z tym zrobić. A kiedy macie jedną, no to możecie unikać i tak dalej, a kiedy macie dwie, no to wtedy macie trochę panikę, bo nie możecie dać sobie spokoju i systematycznie próbować poczekać, aż ustawi się ładnie, że można te trzy głowy odciąć. Tylko robicie cokolwiek. Chyba, że potraficie się w stresie bardziej skoncentrować, albo ogólnie potraficie w stresowych sytuacjach się skoncentrować i nie padacie w panikę. Nie każdy tak potrafi. Oj, nie każdy. Ja czasem tak potrafię. Nie przy wszystkim, ale przy grach na przykład mi to właśnie nie wychodzi. Nie zawsze, przynajmniej. Szybko panikuję. Zachowanie spokoju w grach, a to nie najlepsze, co... Nie przypisałbym sobie tego do moich cech. Do moich dobrych cech. A proszę, tu jest jeszcze takie główienko, które stoi na drodze. Move it! Nie narzekaj, Link. A widzicie tam na górze, trzeba to nawet ładnie dopasować, tak żeby móc się wspiąć jakoś, wgramolić na górę. Na przykład tak. Jeśli się nie mylę, tu będzie kryształ. No i teraz jedyny raz w całej świątyni, przynajmniej z tych rzeczy, które mam w głowie, gdzie naprawdę trzeba użyć procy, bo Beetle by się nie przecisnął przez to przejście. No cóż. Ale powiedziałbym, że to idealne miejsce, żeby zakończyć odcinek. Jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych odcinków. Wtedy macie zawsze coś do roboty. Na razie i cześć.